Hello, witam się z wami w kolejnym vlogu. Jak widzicie, mamy nieprzyjaciela na ustach, ale to już jest etap końcowy, gojący się na szczęście. Nie wiem, dlaczego mi to wyszło. Już buzia jest zrobiona, wszystko zrobione. Nie nagrywam wam makijażu, bo ostatnio pisaliście znów makijaż. No to nie ma makijażu. Nie, to nie. Nagrałam na TikToka, żeby nie było, więc zapraszam was na TikToka, jak was interesują makijażowe rzeczy. Tam pokazywałam dwa nowe produkty, które użyłam na buzi. Jest to między innymi podobnież zamiennik Charlotte Tilbury. Także testujemy. To jest Forever Glow Star Filter od Diora. Ja mam w kolorze 3 i jest na buzi genialnie. Mogłybyśmy pomyśleć, że za ciemne będzie, a jest super, jak widać. W ogóle się jakoś nie wyróżnia bardzo. Także dzisiaj zrobimy sobie, dziewczyny, taki luźny vlog, o ile się uda, bez krzyków, bez dramatów. Będę po prostu nagrywać wtedy, kiedy on jest cicho. Tutaj sobie, patrzcie, testuję też spineczki z Shein. Zamówiłam sobie 50 sztuk do upinania włosów, jak będziemy robić loczki. Tylko jeszcze się zastanawiam właśnie nad produktem, żeby jednak te loczki się lepiej trzymały, mocniej. Noreczka idzie, zrobię rzęsy i wracam. Dobrze, mamy to gotowe. Jeszcze jakieś usta sobie nawilżymy. Oczywiście nie będę dotykać pryszczki, tylko jakoś obok, na rękę, albo nie wiem, tak, o, olejek od Kylie. Dziś jest w ogóle Dzień Dziecka. Luna już Dzień Dziecka od czwartku, nie, na Instek nie obserwujecie, to widziałyście na pewno samochód, który wam oczywiście też raczej pokażę, jak będzie, jak. Bo jest wywaz, Luna dostała od babci Małgosi. Dostała też później następnego dnia od nas zlew. Dostał Leon ten, nie samochód, tylko traktor od Dumel, tak, jeżeli to się tak mówi, co polecałyście na Instagramie, bo robiłam ankietę, jakie tam prezenty, i w końcu wyszło na ten traktorek, już Leon go dostał. Luna się nim bawi oczywiście, Leon też nim się bawi, też jest zainteresowany, ale częściej Luna mu go zabiera, więc no... I jak Leon się bawi, to jest okej, ale jak Luna się bawi tym traktorkiem, to wszystkich aż strzela, bo ona to napierdziela, wiecie, non stop ściska jeden guzik i to non stop ta sama historyjka leci. Także no, jest okej, dzieci się zajmują, więc jak Leon jest sam i może się tym bawić, to naprawdę fajna zabawka. Ten zlew... powiedzmy, że jest fajny, Luna ma fan, że non stop tam leci woda, ale minus jest taki, że nie możemy go nisko postawić, bo zaraz Leon wszystko dorwie się i zacznie, wiecie, wodą polewać dookoła wszystko. No i Luna miała pomysł umyć truskaweczki, a jak tam wejdzie do filtra ziemia, to szybciej nam dopadnie, więc no taki minus, więc no niestety, ale... Trzeba się bawić wodą samą, tak, żeby dbać o żywotność właśnie tej zabawki. Teraz jeszcze, słuchajcie, zabiorę was do pokoju, póki jest tam czysto, bo mamy kolejną szafkę na zabawki z Ikei. Tą samą, co już Luna miała, ale nam brakowało totalnie miejsca na te zabawki, więc mamy drugą szafeczkę. Jest naprawdę już wszystko ogarnięte. W ogóle wczoraj, jak mama Rafała, baba Małgosia pojechała już do domu na wieczór, była u nas na dwie nocki, zleciał ten czas po prostu tak szybko, że ja nie wierzę. I ja wzięłam się za sprzątanie pokoju u Luny i chciałam zrobić wszystko, tak wiecie, na tip-top, żeby dostosować w końcu ten pokoik do Leona, bo tam coraz musiałam mu zabierać, bo były drobne klocki, drobne zabaweczki, które on wsadzał do dzioba. I od razu, wiecie, ja już miałam zawał, że on to sobie połknie czy coś, no nigdy nie wiadomo. Więc ja dostosowałam ten pokój, zabrałam basen z kulkami do stodoły, spakowałam go, bo Luna ma nową rzecz do zabawy z Dnia Dziecka, także jest w ogóle ten Dzień Dziecka, jest bardziej crazy niż święto. U nas, proszę bardzo, ja w ogóle znów odkurzałam, czyli odkurzałam, jak wam nagrywałam vloga, to był wtorek, wczoraj był piątek, więc znów odkurzałam, bo się nasyfiło.
ale już jest mega czyściutko. Ja w ogóle też mam zajobca na punkcie odkurzania teraz, jak jest lato i pyłki. Patrzcie. Dobra, powiedzmy, że to jest czysto. Zapalimy światło. Zobaczcie, jak ładnie. To jest ta stara, to jest nowa. To jest właśnie ten traktorek. I jest ogólnie plan taki. Ja bym najchętniej wywaliła ten stolik i odsunęlibyśmy szafki od siebie, nawet pod ścianę. I jakby tutaj zrobić biurko pomiędzy tymi szafkami. Sorry za mój głos. To by było idealnie. I wtedy, wiecie, można tutaj zrobić taką przestrzeń, że będzie takie większe biurko, jak Leon już będzie siedział na krześle, to będzie Luna, Leon sobie siedzieć. Tak widziałam na Pinterestie chyba inspirację i stąd mi się to wzięło. I ogólnie by było jeszcze bardziej ładniej widać te wszystkie chmurki, no ale to jest mebel idealny do pokoju dziecięcego. No, ja jestem zakochana. Mają tutaj sobie zabaweczki, właśnie tu jest ten traktorek. No tutaj jakieś zabawki, no teraz jest luz, ja powywalałam w ogóle wszystko, czym się Leon nie bawi, do stodoły. Patrzcie, tu mamy grające zabawki, tu mamy jakieś takie zwierzaczki inne, samochodowe właśnie, czemu samochód tu? Tu mamy takie klocki jakieś, tu mamy takie różne inne Leonowe rzeczy, no to tu ladziarka z Melissa and Dough, co mega wam zawsze polecam. Tu mamy gryzaczki Leona. Tu mamy jakieś inne kolejne zabawki. No ale na razie hitem do zabawy to jest to u Leona. No i oczywiście ten traktor. A to niestety nam się zepsuło, bo się sznureczek oderwał. Tutaj Luny kuchnia. Tutaj mamy gary wszystkie do kuchni. Tu sztućce. No i tak jak mówiłam, zabawki jedzeniowe, które są dosyć drobne, tu przełożyłam. A tu cały karton, pudło. Lego Duplo. No i lodóweczka. I tutaj też przebrałam misiaki, żeby ich tak dużo nie było, bo mnie jakoś denerwowały. Jest coś nieostrzy. I żeby tutaj tak czyściej było, bo to było też tak zawalone i mnie to denerwowało. Przebrałam wszystkie kredeczki, mazaczki. Jeszcze oczywiście to musi tu wysoko stać, bo Leon się do tego dobiera. Ale no, jest ładniej, czyściej. Jest strasznie duży ten pokój, się wydaje. Nie wiem, jak na kamerze. Ale jeszcze do ideału pokoiku brakuje nam tylko szafy. Szafa w zabudowie zamiast tego, bo to jest okropne. I wtedy pościele, wszystko chować. I jakby się chciało, to właśnie jak już by była szafa w zabudowie, to tego może tu nie być, bo tu mamy Luny ubranka, właśnie w tamtej szafie mamy Leona ubranka, jakieś różne duperele, a tu jeszcze też posprzątałam, mamy takie zabawki Luny, jakieś książeczki i takie mniej efektowne, że tak powiem, rzeczy, żeby to nie stało na wierzchu, tu chowam. No i tutaj pokój. Oczywiście mój ręcznik się suszy, bo gdzieś musi. Ale ja uwielbiam, jak jest tak mega, mega czyściutko. Ja bym chciała naprawdę wyjść na podwórko, ale tylko wyjdę i zacznę kichać. Masakra. I ogólnie staram się oddychać w ogóle przez buzię, tylko żeby nie wdychać nosem pyłków. Też chciałabym poruszyć, dziewczyny, taki ważny temat. Tak mi się wydaje, że ważny. Bo coraz tam w ogóle do mnie piszecie na Insta, że o matko, jak ci się udało schudnąć po ciąży i te sprawy. I to są takie mega komentarze, no bo ja zawsze piszę, że no nic, no jakoś tak się żyje, no i mi samo zeszło czas po prostu, nie? A ostatnio mam taki dołek. Nawet aż zaczęłam się stresować, jak wam to mówię. Mega dołek. Mam wrażenie, że mam taki brzuch, jakbym była, nie wiem, w którym miesiącu ciąży. Okropny. I tak jakoś do dupy się czuję. W sensie, no, tak ten brzuch mnie denerwuje. Ja nie mam czasu jakoś za bardzo śnieść, tak jak mówiłam na ostatnim vlogu. I nie mam czasu totalnie zdrowo jeść. I jak tylko przysiądę do żarcia, to zawsze jest bułka, jakiś chleb, masło, dżem, jakieś szynki. I byle się nabrzerać, bo po całym dniu po prostu są głodne i zazwyczaj się 8-9 śniadanie, później obiad 13-14, później kolacja, nie wiem, w przedziale zależy jak dzieci się porze, ale zazwyczaj około 19-21 jest kolacja. Masakra. I pomiędzy posiłkami się, wiecie, jakaś kawa, coś podjada, jak już czuję, że tracę energię. Więc no, ciężko jest. Coraz właśnie mam ochotę, żeby na jakąś dietę się przerzucić, ale jak przychodzi taki głód, to ja po prostu nie mam sił. Nie wiem. Nie mam ochoty, wiecie, zrobić sobie sałatki, nie mam czasu albo czegoś takiego zdrowszego, tylko po prostu coś pod ręką się wpierdziela. I to jest masakra.
A z kolei jak wy mi tak piszecie, że, że dobrze wyglądam w ogóle, to jest mega miłe. Ja mam takie, Boże, co ty chrzanisz? Wiecie, próbuję sama siebie tak motywować. Mówię, co ty chrzanisz do głupoty? Dobrze wyglądasz, jest git, urodziłaś dwa bobasy, co ty się przejmujesz, nie? A z drugiej strony mam takie coś, że ja pitolę. I przeglądam cały album, wszystkie filmiki, porównuję, jak ja wcześniej wyglądałam. No, taki mam tydzień, mam wrażenie. Dobra, tutaj jest szybki wgląd. Zobaczcie. Widzicie to? Kakulka. Niby spoko, ale ja nie wiem. Nie rozumiem. I przez to wszystko, jak się czuję w moim ciele, w ogóle zaczęłam mieć coś takiego, Boże, kończmy już karmić piersią, niech te hormony wrócą, niech to wszystko już, wiecie, zacznie pracować tak, jak ma pracować. Bo to gówno, prawda, jest, że jak się karmi piersią, o, to się chudnie i w ogóle nie, to po prostu samo z siebie wraca i w ogóle, a jak karmimy piersią, to jest jeszcze większy apetyt niż w ciąży i to jest przypałowe, bo jak my mamy schudnąć, jak i tak nadrabiamy te 500 kalorii, co niby się spala więcej, bo karmimy piersią, to i tak się to dojada. Dobra, ale żeby nie było, że tak masakra, bo my tu mamy mieć pozytywny kanał, nie? No właśnie. A ja w ogóle chyba jestem znów tak samo ubrana, ale jakby coś, to się nie martwcie. To jest wszystko czyste, wyprane już. Bo ja nie wiem, tak wskoczyłam sobie po prostu w to, co miałam pierwsze i zawsze biorę to, co było ostatnio i wychodzi na to, że jakby noszę non-stop 4 rzeczy. A tu zobaczcie, właśnie jest kolejny prezent. To jest od moich rodziców na Dzień Dziecka dla Luneczki. Taki właśnie bujaczek. To też bardzo polecałyście. To tak, nie wiem, Mensory, czy jakoś tam się to nazywa. W ogóle znalazłam gdzieś na Allegro i to nie jest to, że poducha kosztuje 200 zł i to 300 zł, tylko ogólnie to łącznie niecałe 300 zł kosztowało i jest fajne. Mogło być delikatnie większe, ale jest okej. Już oczywiście Luna tutaj paluszek sobie przycięła. Leon, jak widzi Lunę, to od razu chce biec. Ja się boję o jego stópki, paluszki, więc jakoś staramy się zabierać Leona, ale jak to jest do góry nogami czy bokiem, to jest fajne, bezpieczne, więc no. I jeszcze dni dzieckowe, żrawki, to zamówiłam na Handemie, to jest Leona, a Luny duża jest, gdzieś z nią podróżuje. A jak już wam tak mówię, co polecam, co, no taki widzę, jest vlog, to od pytań na Insta o ten fotel. A ten fotel to jest z Belliani, wygooglujecie to, na pewno znajdziecie, nie pamiętam dokładnie, ale no, on jest wypas. Trochę się brudzi, ale nie brudzi się aż tak, jak myślałam. Ostatnio go odkurzałam i bardzo fajnie się wybielił, ładnie się odkurzył. Mamy pana Leona! Zbieramy się z piżamy. Leon ostatnio ma mega fan z picia wody i wypluwania. No dawaj, noga up, 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 dobry, up, up. O, jesteśmy meci. A bam, bam. I już wszystko? Wszystko już wyrzuciłeś? To jeszcze raz wsadzamy ponownie. Ops, hop, hop, hop. Ale cwaniak jesteś, no! No! I bam! O, no prawie. O, buzie ty! To wypadło! O, a tutaj... Leon upodobał sobie teraz właśnie tego pada, to chyba z Pepko. Fajne? Jeszcze klika, tak? No, zupełnie inne dzieciństwo ma Leon, a Luna w tym wieku. Bo tu Leon już co se weźmie od Luneczki, to ma, a my to nie wiedzieliśmy nigdy. O jest. Co kupić, co się jej będzie podobać. Oj, się zacięło coś. A tu zobaczcie, kawka od małża. I mój fotel. Dzidziul! Dzidziul! Dzidziul mały! Jak robi krówka? Czy w ogóle...
A jak robi kuśka? Me. Me. A powiedz am am. Me. Powiedz am am. Nie, nie cycy, ty. Uspokój się. Nie. Dobra, ja nie mogę tego słowa mówić przy nim. Nie. No zwariowałeś, przed chwilą było. Ile tego mleka jedzenia? Sty. Łobuz. Nie można tego mówić na głos. A w ogóle łapiąc przerwę od kichania, bo zaraz kichnę, bo cały czas mnie kręci w nosie, zapraszam was do mnie na Insta dziewczyny, bo jest was tutaj dużo więcej niż na Insta. I subujcie, subujcie też Instagram, bo tam jest taki bardziej, że tak powiem, bezpośredni kontakt. Na YouTubie to te komentarze czasem gdzieś spierdzielają, jak na nie nie odpowiem od razu, a niestety nie zawsze mam czas, bo zazwyczaj jest premiera vloga, to wtedy usypiamy dzieciaczki. Sorry, że mówię przez nos. Sorry za hałas, ale tam Leon się bawi. Także wbijajcie i klikajmy tam, żeby w końcu i na Insta mieć tą dziesiąteczkę, tak jak już mamy na YouTubie. Także dziękuję bardzo. No nie wiem, czy w sumie dziękowałam wam za tą dziesiątkę tutaj na YouTubie. I teraz do 100 tysięcy na YouTubie. Jedziemy. Zbieramy przycisk, także jak nie subujecie kanału, to subujcie. Uwaga, wcisnęłam się do fury dzieci. Jak teraz wsteczny. Wow, ale to ma speeda. Nie wychodzi. A to! No zobacz jak jeżdżę. Dobre te 4x4. No. Ten... Dobra. Co? Chcesz go schować? Nie, no to się zatrzymam, ale chyba ja w dupie ma ten samochód. To poczekaj, przejadę obok niego. Zaraz, a ty z żyrafą, o Jezu. Co ma robi? Kapka jakiegoś podpina? A, nie wiem. Tankujesz czy co? Jak się włączy high speeda, to zapierdziela. No ja tak. Jeszcze ten ale sobie zwierz... pamiętasz, jak była ta gra, co się jeździło takimi samochodzikami, takie duże łby? I się zbierało takie speedy i w ogóle... Się wrzucało w innych bombami w ogóle. Można się uczyć jeździć, manewrów, parkowania. No, z górki to brakuje hamulca. O nie, Ariana się wyłączyła. Luna nie chce prowadzić. Czy widać, że wyszłam na podwórko? Teraz kichnę. I'm dying. Nie podnoś tego, połóż, połóż. I weź tu, połóż dziecko spać. Leon spał na drzemce pół godziny. Zjedliśmy w tym czasie obiad, choć taki plus. Ale już dolulać się go nie dało, bo ja go zakichałam i on tylko miał bekę i się obudził. Powiedz, gdzie jedziemy? Do czepku. Jakie żarcie. Wycieczka. Mama. Antyna powiedziała, żeby kupić ciża i bez ciutu i batony bez ciutu. Okej.
Tutaj. A to słuchajcie, jest moje uzależnienie lidlowe. Uwielbiam to. Mogłabym zjeść całą pakę na raz. No i oczywiście poczek do śniadania. A to są najlepsze piwka zero. Boże, to jest przypyszne takie mango. Jak znajdziecie, to pójdźcie. Tak, on jest zero, zero. A ja zaraz padnę. Tu zobaczcie, jakie ładne w Pepco ubranka. To dla Leonka akurat takie. Kolejne. Dla Leonka to bardziej jakieś sandałki by się przydały. Hejo, Luna, co jemy? Lody. Jemy lody. Dodać. Tak a propos mojej diety, to co rano mówiłam, nie? Dodać, mama. O Jezu, no. Jam. Zobaczcie, jakiego Luna ma robaczka. Ja się przesiadłam, żeby odpalić silnik, żeby chłodniej zrobić, bo byśmy zwariowały nawet okna otworzyć. Co to za robak? Jak on się nazywa? Jak to wyjść ze sklepu bez zabawki, prawda, Luna? To się nie liczy.